Witamy wszystkich. Jestem dzisiaj w odwiedzinach u pana Leszka. Pod pretekstem wymiany oleju przyjechałem tutaj do pana Leszka. Oczywiście to był tylko pretekst. Chcieliśmy się spotkać, zobaczyć, co tam słychać u pana Leszka. Po pierwsze gratuluję zdobycia Mistrzostwa Polski, czy tam Pucharu Polski. Dziękuję. No, jest to Puchar RetroCard, w którym nie ma de facto tytułu Mistrza Polski. Zdobyłem po prostu pierwsze miejsce w tym pucharze. No jest to puchar, no wiadomo jak to puchar, no trzeba swoje wyjeździć. Nie zawsze było kolorowe, jak to było na zawodach, ale ostatecznie się udało zdobyć, także w pełni zasłużone jednak. Jest no, to miejsce. Tak, dokładnie. Dużo pracy, a jakby efekt nawet nie był adekwatny do tej pracy, bo nie zawsze było kolorowo. Nieraz kwestie jeździeckie, nieraz problemy techniczne, tak, ale suma summarum Taki urok, nie? Taki urok motorsportu. Tych sprzętów, tym bardziej jak ktoś się ściga na błędy. To co tam szykujesz na nowy sezon? Jakie nowości widzę na stole, że tu się zapowiada dosyć grubo i ciekawie? No pomysł stworzenia silnika powstał 13 miesięcy temu. Bardzo dawno, ale jest to zakres prac, który wymaga czasu, jeżeli nie robi się tego zawodowo, tylko gdzieś tam przy okazji. Po godzinach. Dokładnie. Jest to silnik, który częściowo bazuje na doświadczeniach już moich z poprzednich jednostek, a częściowo są zmiany. Te zmiany dotyczą przede wszystkim skrzyni biegów. Jest tutaj zaadaptowana czterobiegowa skrzynia z MZTS 125. Podrzucili mi ten pomysł koledzy, twierdząc, że w sumie ta adaptacja jest dość prosta. No ale życie niestety napisało swój scenariusz i okazało się, że z paroma kwestiami trzeba się zmierzyć. No ale efekt stołowy, że tak powiem, czyli działania skrzyni na stole warsztatowym mamy w tej chwili zakończony. Także mam nadzieję, że torowe kwestie również potwierdzą, że to jest dobry pomysł i że będzie to działało. No, no widzę, tu jest dorobiona taka specjalna dokładka, żeby to zmieścić tą skrzynię po prostu. Tak, w związku z tym, że cała skrzynia jest jakby wyższa o 8 mm od skrzyni od WSK, trzeba było zrobić dla niej miejsce. Także to jest jeden z elementów, który spowodował, że dało radę ten zespół w tych karterach zmieścić. Jest to również jakby wymóg regulaminowy, dlatego że mamy skrzynie dowolne, ale muszą one być zamontowane w oryginalnych karterach. Także nie budowa silnika musi być Tak, można ją przerabiać, natomiast nie można jakby odciąć tutaj, dospawać czegoś innego, dlatego akurat taka forma. No tak jak mówię na początku, myślałem, że ta adaptacja będzie zdecydowanie prostsza, ale okazało się, że kwestie związane z wybierakiem spowodowały, że trochę się musiałem namęczyć, żeby to ogarnąć. Bo tu jest już wybierak taki okrągły, tak? Jak tam nie jest to wybierak bębenkowy. Jest to taki wybierak, powiedzmy, zbliżony do tego, co jest w WSC czwórce, czyli tutaj mamy oś wodzika. Mhm. No i jest to taki system mieszany, tak? Czyli sam wybierak do lewej strony karterów jest mocowany jak w oryginalnej WSC, tylko tyle, że z innymi rozstawami, ale ułożyskowania, znaczy zamocowania kołka blokującego nie jest od dołu, który był w oryginalnej WSC, tutaj sprężyna i grzebieniowy ustawiacz. Jest po prostu dodatkowe widełki, które przesuwają tryb przesuwny poruszające się po tej osi. Aha. No dobrze. No wiadomo, przy takich projektach to zawsze jest wiele takich rzeczy, które wyjdą w trakcie i niestety nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Nie? Tak, dokładnie. A co tu dalej z lewej strony? No również stwierdziłem, że troszeczkę mam już dość toporności z stalowego kosza z WSK
i wymyśliłem, że zaadaptuję coś, co jest na rynku taniego, lekkiego, dostępnego i zaadaptowałem tutaj koszt sprzęgłowy od popularnego silnika AM6. No jak się okazało, że w sumie lekka konstrukcja, tutaj jeszcze pierwsze podejście do mocnego, ciężkiego łańcucha, prawdopodobnie w dalszych pracach rozwojowych ten łańcuch zostanie zastąpiony zespołem kół zębatych, które z kołem pośrednim, żeby zachować kierunek obrotu silnika, które będą nie pobierały tyle energii, co ten ciężki łańcuch. O, jest to kawał łańcucha, no ale będzie miał co tu przenosić na pewno tej mocy. No, z takimi jakby planami, no i trzeba na tym etapie powiedzieć, marzeniami się liczę, bo zawsze najpierw hamownia, a później tor weryfikuje wszelkie konstrukcyjne zapędy. Zobaczymy, jak wyjdzie. Dokładnie. Tu jeszcze widzimy bardzo mocno rozbudowany wlot, wlot albo wylot z karterów. Gdzieś już to chyba widziałem. Czy to jest Rotax? No, koncepcja popularna w wszystkich efektywnie działających dwusuwach. Spróbujemy tym razem, jak wpłynie to na pracę tego silnika. Gdzieś tam powstał pomysł. No i jakby, tak jak mówiłem wcześniej, hamownia zweryfikuje, czy to, co tutaj zrobiliśmy, zafunkcjonuje, czy nie zafunkcjonuje. Będziemy mieć możliwość porównywania parametrów z moją poprzednią jednostką, także zobaczymy, czy torowo, skrzyniowo, jak będzie się to działo i również mocowo silnikowo. Nie chodzi tylko i wyłącznie oczywiście o suche wyniki z końca wykresu, tylko o cały wykres i jednocześnie użyteczność tego silnika na torze. Dokładnie tak. Dobrze, czyli to jest jednostka budowana pod nowy go-kart, nową ramę. Tak? Nowy sezon, tak naprawdę. Tutaj ten już jest na spokojną emeryturę. To jest rama KP6, która już w tym sezonie nawet nie jeździłem na tej ramie. Aha. Poza jakby pierwszym takim poznańskim memoriałem Henryka Śwideckiego. Już cały sezon został przejechany ramą Swiss Hatless. Tutaj w tej chwili dla celów wystawowych został włożony mój silnik, moja jednostka z tego sezonu, którą jeździłem w tą ramę. Natomiast docelowo buduję do niej silnik do kategorii narodowej, czyli oparty o gaźnik średnicy 21 mm. I bez takich zaawansowanych przeróbek. Dokładnie. I tutaj tą ramą, jako że jest Polska, można będzie się ścigać w tej klasie. Mam nadzieję, że ktoś będzie miał przyjemność w przyszłym roku cieszyć się. Czyli ta rama jest na sprzedaż. Tak, ta rama jest na sprzedaż. No to słuchajcie, macie niebywałą okazję wstąpić w szeregi retrokartingowców, zakupując taki wózek już z historią tutaj. Nie tylko gdzieś tam starą, ale i nowożytną. Nie? Tak, jako ciekawostka, ta konkretnie rama ma znaną historię, ponieważ w latach 80. jeździł na tej ramie mój klubowy kolega. I ona jakby po paru latach używania przez niego przeleżała ten cały okres w szopie. No i udało mi się ją przejąć odrestaurować i rozpocząć moją przygodę z retrokartingiem w zeszłym roku, w zeszłym sezonie, no właśnie na tej ramie. A jest to ciekawa rama, bo jedna z początków produkcji, także również myślę, że kolekcjonersko jest fajna. No to reklama poszła. Dobra, no to co? Nie będziemy tu przedłużać. Czekamy na resztę prac. No i na pierwsze jazdy, pierwsze odpalenia, jak to będzie chodziło na tej czterobiegowej skrzyni.
W tle jeszcze mogliście zauważyć jednego go-karta, czy tam karta. Jest to kart napędzany silnikiem CZ-y 516. Można coś więcej o nim? Tak, no to jest CZ-ka 516. Również na początku lat 90. bardzo mocno konstrukcyjnie przerobiona przez Rosjan. To w związku w tych latach jakby tu były wyścigi KDL-u i kontakty między Rosjanami, Czechami i Niemcami były dość zaawansowane. No i między innymi w tamtych latach była możliwość przenikania myśli przez granicę w ramach tego naszego KDL-owskiego grajdoła. No i to jest CZ-ka zrobiona, w znaczny sposób przerobiona, przede wszystkim jak to często do kartingu zastosowanie napełniania z przepustnicą obrotową, ze sterowaniem przepustnicą obrotową, tak zwana obrotówka. No i do tego wykonane odlewy cylindra chłodzonego wodą. I to jest rosyjska jakaś tam produkcja, tak? Tak, odlewy cylindra, również żywimy. Adaptacja pokrywy sprzęgła, obudowy przepustnicy obrotowej. To wszystko jest wykonane przez Rosjan. No, bardzo ładnie wszystko spasowane, widać. Fabryczna robota po prostu. Tak. Jako właśnie ciekawostka, kwestie adaptacji elementów nie są wykonane poprzez spawanie, przyspawywanie elementów do karterów, tylko frezowanie elementów, skręcanie i klejenie. Ale jak się okazuje, całkiem w efektywny sposób to działa. Tutaj też jest jakiś, nie? Dorobiony ten element? Czy... Tak. Ten element jest również dołożony do tego, żeby w prawidłowy sposób można było wyprowadzić kanał zgodny z koncepcją wykonania cylindra. Ale to ten cylinder ma mniejszy tutaj wlot? Czy... A nie, bo on jest inny. Odwrócony. Tak, nie? Jest inny. Tak. Oczywiście oryginalnie CZ miała asymetryczny wlot do... w jedną stronę skierowany, tutaj jest bardziej symetryczny i też jakby te kanały są tutaj troszeczkę mniejsze niż w oryginalnej CZ-cie, w inny sposób po prostu ukierunkowane i żeby również nie było konieczności spawania, jest zrobiona taka przykręcana i wklejona wstawka. Silnik, który w tej chwili jeszcze troszeczkę mnie uczy pokory, bo jakby z pewnymi kwestiami próbuję go okiełznać, ale ma bardzo zachęcające osiągi. Między innymi jeszcze jakby nie było żadnego dużego efektu wynikowego, de facto udało mi się skończyć jedną eliminację w Białymstoku na czwartym miejscu i to powiedzmy nie jest jakiś powód do chluby, ale już na przykład sucha sesja treningowa w Czyńcu, którą jechałem z szybszą klasą, z formułą C, z zachodnimi silnikami, takimi jak ten, tylko konstrukcjami zachodnimi, pokazywała czasowo, że byłbym w stanie utrzymać się gdzieś tam w drugiej części peletonu za tymi teoretycznie mocniejszymi konstrukcjami. Także jest nadzieja, że jeżeli dogram wszystkie szczegóły, to również w tym roku w kategorii wyścigowej no, będę mógł się fajnie tym pobawić. No i dobrze. Czyli ten sprzęt mocniejszy, ale jednak serce bije bardziej w kierunku. Tak, taka jest prawda, że jakby i moja historia, i no i również spełnianie się mnie jako tutaj tunera, konstruktora powoduje, że zdecydowanie bardziej priorytetuję WS-kę niż CZ-kę. Pomimo tego, że
No, że różnica mocy jest dość istotna. Ale muszę powiedzieć, że jak wszystko pasuje, jest bardzo mocno zgrane, to wbrew pozorom już w tej chwili te, nazwijmy to, 20 koni plus, którym dysponowaliśmy w tym roku w USC, również daje radochę. No, no jasne, że tak. Już jest prawie 3 razy tyle, co fabryka dawała. Dokładnie. Okej. Okay.